Panie ministrze, jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia jest systematyczne zwiększanie dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych terapii dla pacjentów onkologicznych i hemato-onkologicznych, które pozwalają na leczenie zgodne z najlepszymi standardami medycznymi. Na jakie wsparcie mogą liczyć pacjenci onkologiczni i hemato-onkologiczni? No na to, które w ministerstwie jest w zakresie rządu i ministra, tak, zdrowia, czyli mamy możliwości dwojakiego rodzaju. Pierwsza to jest zwiększanie nakładów, które systematycznie rosną, one w ostatnich 3 latach wzrastają skokowo. Skokowo dlatego, że takie potrzeby są i niestety oczekiwania oraz epidemiologia poszczególnych nowotworów pokazuje, że po prostu tutaj te nakłady muszą rosnąć, z czym się zgadzamy. Rosną zarówno w zakresie świadczeń, czyli diagnostyka, terapie tego typu jak chirurgia czy radioterapia, ale również rosną w zakresie programów terapeutycznych. Tutaj w ostatnich 3 latach z 20 kilku do 32 w ubiegłym roku. No i w tym roku również planowane są kolejne zmiany. Czyli tutaj te nakłady to jest jedna rzecz. No i druga rzecz taka systemowa. To znaczy tutaj po pierwsze od wskazania specjalizacji priorytetowych i pewnych kierunków dla zarówno kształcenia lekarzy, pielęgniarek, innych profesjonalistów medycznych zajmujących się między innymi chorymi z chorobami nowotworowymi oraz coś, co od też kilku lat się staje pewnego rodzaju takim hasłem, czyli koordynowanie opieki. Osobiście uważam, że tutaj w przypadku onkologii powinniśmy zacząć już mówić o zintegrowaniu opieki i takie aktywności podejmujemy, czego przykładem są te 2 województwa wskazane do pilotażu, właśnie z takiej integracji opieki. Oczywiście z określonymi problemami, które na początku takiej integrowania systemu funkcjonują. Tak? W tej chwili jesteśmy w zasadzie po analizie zarządzenia prezesa, także blisko już jest jak gdyby rozpoczęcie. To zintegrowanie ma przynieść jeden element, który wydaje mi się z perspektywy pacjenta jest szczególnie istotny, mianowicie nie zagubienie w systemie, bo dotychczasowe rozwiązania były ograniczane w pewnym momencie, tak? Czy karta DILO na przykład, ona wiele elementów poprawiła, natomiast skończyło się najczęściej, pacjent często pozostawał dalej sam z tą decyzją, tak, mimo wsparcia różnego rodzaju szczebli opieki. Określone badania profilaktyczne, przesiewowe w kierunku poszukiwania, wczesnego wykrywania nowotworów też kończyły się nie z zakończeniem terapii, tak, i uruchomieniem konkretnych procedur właśnie terapeutycznych i rehabilitacją na przykład w niektórych przypadkach, tylko po prostu pacjent pozostawał, że tak powiem, w sytuacji znalezienia tej drogi dostępu do tych świadczeń. Tutaj, jak mówię o tej integracji, no to od momentu rozpoznania, czy powiedzmy podejrzenia, szybkie ścieżki diagnostyczne, co w wielu przypadkach już mamy, i z tych postawieniu diagnozy wybór określonej terapii. W onkologii mamy 3 rodzaje. Jest to oczywiście chemioterapia, jest to oczywiście radioterapia, no i coraz większa rola chirurgii onkologicznej, chirurgii małoinwazyjnej, gdzie widzimy po prostu duży potencjał jak gdyby w rozwoju. Panie ministrze, wiem, że w niektórych chorobach onkologicznych brakuje leczenia w 3. i 4. linii. Czy możemy liczyć na to, że polscy pacjenci będą leczeni zgodnie z europejskimi standardami? No tutaj chciałoby się powiedzieć, że oczywiście, tylko co to jest europejski standard, bo też widzimy, w jaki sposób te leki wchodzą do rejestracji w 2. fazie badań, w 3. fazie badań, często ze względu na określone efekty, no nie za bardzo szerokie, tak? My odkąd mamy ocenę technologii medycznych i agencję w tym kierunku określoną, bardzo pilnie śledzimy zarówno
to, co dostajemy w formie wniosków refundacyjnych, jak i to, co jest rejestrowane w Europie i widzimy, w jaki sposób są te terapie prowadzone. I oczywiście w tych skromnych środkach, bo mimo tego wzrostu, który obserwujemy, nawet troszkę przyspieszony w ostatnich latach, to wciąż brakuje pieniędzy na te takie najdroższe terapie, gdzie po prostu podejmujemy również negocjacje z firmami, to z producentami bądź też z dystrybutorami, po to, żeby po prostu określić jak gdyby tą formułę. Taką ideą przewodnią w tym systemie onkologii jest to, żeby na każdym etapie choroby mieć określony sposób leczenia. Tutaj w tym przypadku chemioterapeutycznego, ale tylko wtedy, kiedy to jest skuteczne, tak? Czyli ta wartość tego leku, ta czy cena, tak? Prosto mówiąc, nie przekracza efektu klinicznego, tak? Znaczy tutaj musimy dopasować po prostu te elementy. Jeżeli skuteczność terapii czasami jest oceniana na poziomie około 5%, no to cena leku nie powinna być przewyższająca wszystko, co do tej pory mamy. Tak prosto mówiąc, znaczy oczywiście to są mechanizmy bardzo skomplikowane, bo w tle jest konkretny człowiek, który oczekuje konkretnej terapii, który często będąc pacjentem, powiedzmy, nauczy się tej swojej choroby, ale też nauczy się tego rodzaju, no trochę, nie wiem jak to określić, marzeń czy tej nadziei, tak, którą skrzętnie niestety czasami i nad wyraz przedstawiamy, tak? I tutaj chodzi o jak gdyby zbilansowanie tego efektu. Umiemy to liczyć i wtedy, kiedy efekt jest na tyle zadowalający, to nawet te najdroższe leki na świecie stosujemy. Jak mówię, w onkologii, na każdym szczeblu terapii chcemy dostarczać lekarzom możliwości terapeutycznych. Wiemy, że priorytetem dla Ministerstwa Zdrowia są choroby onkologiczne i hematoonkologiczne. Czy w związku z tym Ministerstwo Zdrowia będzie patrzeć na te choroby pod kątem epidemiologicznym? No oczywiście, to jest rzecz taka z kolei, żeby planować system. Jak mówiłem tu o zintegrowaniu, mówiłem o tych koordynacjach i określonych pilotażach, to chcemy się ukierunkowywać na te choroby, które mają największy wymiar właśnie epidemiczny, czyli dotykają najszerszej grupy Polaków, jak i te, które na odpowiednim poziomie, wcześniej wykryte, są całkowicie wyleczalne, bo już mamy takie nowotwory, zarówno właśnie w tej hematoonkologii, jak i w pozostałej części onkologicznej, gdzie wczesna diagnoza i pierwsza, druga faza dają, można powiedzieć, 100% wyleczenie. Tak? Także tutaj to są takie parametry, które chcemy na pewno wykorzystywać. Rozwijamy system map potrzeb zdrowotnych, właśnie szczególnie w onkologii. Wiele, że tak powiem, się spraw dzieje przy okazji rejestrów, bo w tym roku chcemy już jak gdyby zakończyć, można powiedzieć, wieloletnią debatę narodową wśród ekspertów, że co z tymi rejestrami, które się potem, jak już się wdroży, to okazują nie do końca tymi, które byśmy chcieli. Także. Wśród najczęściej występujących nowotworów są rak płuca, jelita grubego oraz piersi. W ostatnim czasie pacjenci cierpiący na raka płuca i ich lekarze doczekali się decyzji o finansowanie ze środków publicznych skutecznego i ratującego życie leczenia. Jakie widzi Pan perspektywy dla pozostałych grup pacjentów? No, bardzo porównywalne, bo tutaj, jak pani redaktor wskazała, tutaj te nowotwory, one nie dość, że są najczęstsze, one też były pierwsze, jeśli chodzi o opracowanie pewnego rodzaju systemu zarówno diagnostycznego, jak i terapeutycznego przy okazji prac Agencji Oceny Technologii Medycznych. Tutaj jeszcze takim istotnym elementem jest zaangażowanie jak gdyby świadczeniodawców na różnych szczeblach, szczególnie w raku
raku płuc, ale ostatnimi czasy miałem okazję wysłuchać raportu z prac agencji, gdzie zarówno POZ, jak i potem rehabilitacja przy okazji tego typu nowotworu ma określony wpływ na z jednej strony wczesne wykrywanie, z drugiej strony na jakość życia. Także tutaj chcemy to właśnie zintegrować kompleksowo. I do każdego z tych nowotworów, które tutaj są, że tak powiem, następne w obrocie, chcemy podobny system przygotować.